kolejna opuszczona willa. Tym razem zacząłem eksplorację od dachu i będę schodził powoli w dół. Za chwilkę pokażę wam, co znalazłem na tej posiadłości. Podłoga jest zarwana w wielu miejscach z tego powodu, że dom jest opuszczony już prawie od 12 lat. Widać, że dom już jest nieźle przetrzepany, także nie liczę, że znajdziemy tutaj jakieś skarby. Bardzo dużo papierów różnych, ubrań. Ło kurde, zobaczcie. Jeden krok dalej i jestem na dole. W ostatniej chwili zauważyłem dziurę. Tutaj mamy sypialnię. Ubrania są już powyrzucane z szafy. Tu mamy kolejne pomieszczenie, całkowicie zagracone, nie da się tutaj wejść. Tutaj mamy główne wejście i salon. Salon chyba wygląda najlepiej. Ciekawe, czy coś znajdziemy w lodówce. Szczerze wątpię. Nie, pusta. U góry bardzo ładny obraz. Wyjdziemy teraz na zewnątrz. Zobaczcie, jak cały dom jest obrośnięty pnączami.
O kurde, zobaczcie to. Przy bramie wjazdowej stoi Kawasaki. To już jest świetne znalezisko. Idziemy dalej. Może będzie więcej takich. Widzę, że tutaj mamy drugą posiadłość, chociaż jest też prawdopodobieństwo, że należała właśnie do właściciela tego domu. Zaraz sprawdzimy. Jeśli nie będzie drugiego domu na tym terenie, to znaczy, że to ten sam właściciel. Wiecie, co wam powiem? Że to jest całkiem inny dom. Mamy tutaj jakieś ciekawe auto. Spróbujemy otworzyć drzwi. Niestety są zamknięte. Zobaczcie. To jest BMW. Z tej strony możemy wejść do środka. Niestety wnętrze jest już całe przegnite. Zobaczcie, podsufitka odpada. Tapicerka rozszarpana najprawdopodobniej przez kuny. Idziemy dalej. Spróbuję wejść do tego drugiego domu. Być może będzie otwarty. Tu jest chyba wejście przez garaż. A tu widzę drzwi wejściowe. Widać, że kiedyś ktoś chciał chyba ratować jeszcze ten dom. Jednak z marnym skutkiem. Niestety, drzwi główne są zamknięte. Spróbujemy wejść tędy. O kurde. Tutaj dach się już zawalił. Muszę być bardzo ostrożny. Nade mną wiszą belki przegnite. Lada moment i mogą się zarwać. Tutaj najprawdopodobniej był garaż.
coś w tym stylu. Skrzynka z narzędziami. Praktycznie kompletna. Zobaczcie, ile narzędzi. Spróbujemy przedostać się dalej. Tu niestety nie ma wejścia. Mamy drugą skrzynkę, również wypełnioną narzędziami. Z tyłu widać stare piece. Wejście od tyłu domu jest zamknięte. Spróbujemy jeszcze przejść z drugiej strony. Co tutaj mamy? Sprawdźmy najpierw, co tutaj znajduje się. Rury. Jak dla mnie nic ciekawego. Tutaj również nic nie ma. Widzę tam ze dwa rowery, ale ogólnie nic ciekawego. Tu mamy jeszcze jakiś garaż. Spróbujemy później od drugiej strony wejść. Bo widzę, że tam zalega jakieś auto. Ale to sprawdzimy później. Jesteśmy. O proszę. To jest auto, które widziałem. Jest to Ford Sierra. Częściowo jest już zasypany. Niestety nie dostanę się do środka. Drzwi są zablokowane. Ale widzę, że nawet radio tam zostało. Tutaj skład drzewa. Jeśli to drzewo to dąb, to jest wiele warte. Piękne stoły robią z takich starych, wyciętych pniaków. Czy mamy tu coś jeszcze ciekawego? Chyba nie.
Próbuję jeszcze znaleźć wejście do domu. Jeśli mi się uda, to pokażę wam jego wnętrze. Zobaczcie, ale widzę, że dach jest również zerwany, więc chyba nie będzie tam zbyt ciekawie w środku. Tak wygląda ten dom. Spróbuję teraz znaleźć jakieś wejście i pokazać wam wnętrze. Idąc kawałek dalej, znalazłem dziurę, którą dostanę się do środka. Zajrzyjmy na górę. Czyżby ktoś tu pomieszkiwał? Zobaczcie. Kibelek. Mamy jeszcze strych. Nie ma nic ciekawego. Tu widzę, że jest jeszcze jedno pomieszczenie z wyposażeniem. Być może ktoś pochował tutaj cenniejsze przedmioty. O, ale beczuszka bardzo ładna. Można było w niej trzymać alkohol. Piękna. Piękny obraz. A to co? Królowa.
No nic, będziemy się już zawijać powoli. W tym pomieszczeniu kończę eksplorację tych obu obiektów. Mam nadzieję, że wam się podobało, zwłaszcza Kawasaki i BMW. Na razie, trzymajcie się.